widziałbym cię w roli dziewczyny Bonda, bo masz naprawdę urodę przepiękną, świetny głos i troszeczkę mi właśnie przypominasz Izabelę Skorupkę. Dziękuję bardzo, to olbrzymi komplement. Byłam kiedyś nawet na castingu do Jamesa Bonda. Dziękuję bardzo. No Izabela Skorupko, przepiękna kobieta, szalenie zdolna, więc porównanie do niej jest absolutnym komplementem. Dziękuję pięknie. Wiesz co, wszystko się może wydarzyć, tak? A to wiesz, to trzeba iść jeszcze raz na casting, teraz wiesz, tych filmów o Bondzie się będzie kręciło dużo. A na którym byłaś castingu? Z którym aktorem? Z tym ostatnim, tak? Nie mogę ci tego powiedzieć. Ale byłam na castingu do tego filmu. Natomiast, wiesz co, mieszkając w Los Angeles regularnie chodzę na castingi. Cieszę się, że tych castingów jest również coraz więcej w Polsce. Więc to jest fantastyczna sprawa, że jednak aktorzy mogą wziąć udział w castingu i wziąć udział właśnie w różnych projektach lub przynajmniej zawalczyć o rolę, przygotować ją i pójść na casting i spróbować swoich sił i to jest naprawdę wspaniałe. Zobaczymy, wszystko się może wydarzyć. Ja wiesz jeszcze jak można robić? Można nagrywać wideo i wysyłać na casting. Tak. Więc ja to tak naprawdę za każdym razem robię podczas swojego pobytu w Polsce. Za każdym razem, kiedy jestem w Warszawie i nie mogę być i nie mogę jakby stawić się na castingu w Los Angeles, to mój agent dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, Kasia, dostałaś casting, masz 24 godziny, żeby nauczyć się tekstu, nagrać się na wideo i przesłać nam link. I taki link rzeczywiście ląduje w skrzynce mailowej w Los Angeles i on jest oglądany tam przez casting reżyserów. I pamiętam, że z takiego castingu już wiele lat temu, chyba kilka lat temu, trafiłam do takiej ścisłej finałowej trójki, a był to słynny serial, który był nagrywany w tamtych czasach w Nowej Zelandii, nazywa się Spartacus. Świetna rola, nazywała się Saxa. I pamiętam, że to był chyba 2012 rok. Ledwo wylądowałam w Warszawie, dostałam telefon właśnie, że jest taki casting, więc musiałam się nagrać tutaj w Warszawie, więc całą noc się uczyłam, rano wyszłam do studia, nagrałam sobie materiał i trafił on do Los Angeles, później już kilka tygodni później leciałam na tak zwany callback, czyli na drugą część castingu i później trafiłam do finału. No cieszę się bardzo. Zdarzają się różne wspaniałe momenty w naszej pracy zawodowej, szczególnie czasami są one nieoczekiwane, dzieją się nieoczekiwane. I tak samo no, spójrz na naszych polskich aktorów, prawda? Mamy polskich aktorów, którzy sobie świetnie radzą za granicą i może nie ma ich wielu, ale kilku z nich odnosi sukcesy. Wszystkim mocno kibicuję i wszystkim, za wszystkich trzymam kciuki, bo jestem dumna za każdym razem, że moi koledzy, moje koleżanki tak świetnie sobie radzą w Polsce, jak i również za granicą.